Witam was tutaj, cześć, chciałem wznosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Cities Skylines, Industries, Park Life i Green Cities. Tak, o Boże, ale dawno. Te odcinki nagrywam teraz na tydzień. Powiem wam, że trochę się odzwyczaiłem od komputera nagrywania tutaj. Ale już tak, dzięki temu mam przynajmniej jakieś tutaj lepsze pomysły. Tak, dziś się zajmiemy po pierwsze tutaj tą mapą, co trochę przebudowujemy. Po drugie, wstawimy tutaj sobie nowy, może nasz port jakiś. To jest jeden z tych. Po trzecie, tu bym chętnie rozbudował tę naszą dzielnicę mieszkalną. Dalej, bym tutaj ten nasz tutaj park trochę też bardziej tutaj rozbudował, żeby ludzi tu więcej przez niego przychodziło, odwiedzało i tak dalej. I jedno z ważniejszych, czy... To tu jest Wi-Fi im da? Tak, da mi Wi-Fi. Okej, dobra, nieważne. I tu byśmy sobie zrobili na pewno dzisiaj jakieś zoo. Dobrze, no tu duże plany ambitne, no i oczywiście jakiś farming, jakby coś. Ambitne plany, ale może zacznijmy sobie od początku i od najważniejszego. Forsy mamy wystarczająco. Tak swoją drogą, to ciekawe, kto to jest dzisiaj odcinek, czekajcie. A może... Miałem już dobry pomysł, żeby zacząć odcinek. Ale widzę, że się nie da tak łatwo. Telefon. Gniazdko daleko i w ogóle nie można. Czekajcie. Ja wam tutaj włączę coś, żebyście się do niej nie nudzili. O, dokładnie. Już za chwilę zaczynamy. Jak mi telefon teraz wypadnie przez to, że próbuję wymyślać, który jest teraz odcinek, to będzie masakra. No dobra. No dobra, ludzie, no niestety, ale... Stało się. Trochę to jeszcze będzie inaczej wyglądać. Może dzisiaj rzeczywiście tego zonie zrobimy. I się bardziej tym zajmiemy, rozbudową. Czemu? A no bo dzisiaj jest 30 odcinek. To znaczy, że w końcu stawiamy zajezdnię autobusową. Nie wiem, czy jakoś się z tym dobrze czuję, ale... Ale nie o to tutaj chodzi, niestety. Niestety, ale tutaj nie o to chodzi. Dobra. Czekajcie, czy tutaj jest ta droga odłączona? Okej. Akurat co, ale to by im się tutaj przydało. Wiem, że to może być trochę trudne tutaj do wybudowania ta droga, ale... Mimo wszystko to, akurat ta droga by im się tutaj naprawdę przydała. Czekaj. Słuchaj, są pewne rzeczy, których się nie mówi awizynoszowi. Na przykład, ja nie wstawię tego? Ja nie wstawię tu lotniska? Proszę bardzo, ja wstawię. Ja nie wstawię, no proszę. Proszę cię, czemu? Kurczę, tak, jeszcze muszę pojechać właśnie do myszkę wymienić sobie. Tylko jest taki problem, że jak będę wymieniać myszkę, to mogę później szybko nie dostać z powrotem. I tu jest... Tu jest akurat, to mi się najmniej podoba, ale no zobaczymy. Dobra, zróbmy sobie coś takiego. To jest ten towarowy, tak? To jest tak. I tak, tu będziecie mieli sobie wyjazd. No, proszę bardzo, jak ładnie. I wjazd. Wjazd będziecie mieli stąd. Ale dokładnie jak, to zaraz, zobaczycie zresztą jeszcze. To tak, tutaj sobie to zrobimy w ten sposób. O, dokładnie. I tak, tu będzie zjazd w dół. Bo lubię tunele. Więc będzie zjazd w dół. I tu będzie zjazd w dół. O, dokładnie. I tu się jakoś podłączycie, nie wiem jeszcze jak. Kurde. I jeszcze te podziemne wyburzanie, oj. Oj. Rzeczywiście dawno nie grałem. Naprawdę, dodaje mi siły teraz znaki. Dobra, nieźle. Będę musiał tutaj po całej klawiaturze latać, żeby się zapoznać znowu. Czekaj. O, dokładnie, coś takiego. Ciach i ciach. Dobra. No i teraz w teorii, w czystej teorii, jak będziecie chcieli, to tutaj sobie dojedziecie. Dobra, to tak, pierwszą rzecz zrobione. Statki będą mogły przypływać. Jak widzę, że jacyś tam chętni nawet do przejeżdżania przez to są, ale mówię wam, za chwilę będą z tego ludzie naprawdę ładnie korzystać. Po drugie, z tego co widziałem, a to było jakiś czas temu, to tutaj ładnie to działało i nie było korków, ale to było rzeczywiście jakiś czas temu. No, ale to tym się zajmę może trochę później. Dobra, zajmijmy się, czekaj, nie. Jeszcze tylko najpierw ten park i już za chwilę będą autobusy. Bo tak, bo nam tu brakuje ludzi, żeby tutaj oni przychodzili. A dlaczego tu jest tak mało ludzi? Może tylko, że jest tylko jedno, są dwa wejście, no ale te dwa wejścia są tak trochę niefortunnie postawione. Co możemy zrobić, by tutaj było więcej ludzi, no. To nie jest takie łatwe właściwie. Najprościej to byłoby tutaj wstawić jedno wejście jeszcze.
Czekaj, spróbujmy. Gdzie to jest? Zonie. Mamy coś takiego. Wejście boczne. Możemy, w teorii możemy postawić. Okej, tylko nam się kamulce wyburzą. Dobra, kamulce możemy za chwilę jeszcze raz wybudować, w teorii. Jeżeli nie będzie... Tylko nie chcę teraz tutaj też dużo strasznie jakoś wyburzać. Mam przynajmniej taką nadzieję. A właśnie, chwila. Nie. Nie to radio. Co ja mnie... Kurczę. Chciałem Christmas Radio puścić. Co więcej, mam je zainstalowane. Nie wiem, czemu go tutaj nie ma. Akurat z tym Christmas Radio jakiś mam rzeczywiście bug. Bo mam je zainstalowane, ale nie mogę z niego korzystać. I to jest takie trochę smutne. Nie wiem, czy wy też tak sądzicie, ale... Ale ja, szczerze powiedziawszy, jestem trochę tym zawiedziony. Bo naprawdę miałem już nawet... No, może nie jakieś tam strasznie wielkie, ale miałem jakieś tam chęci, żeby posłuchać sobie jakichś tam tych Christmasowych przybojów z Cities Skylines. Czy dałoby się tych kamulców nie wyburzać, bo bym chciał? Czekaj, wiem co trzeba zrobić. Trzeba wyłączyć kątowe. O. Dawaj. Kurde, tu się dobi słup kolejny. Teraz się... Czekaj, daj mi to po prostu prosto i będziemy kręcić. Okej, dobra, nie, widzę, że jednocześnie jak jest tu i tu, to nie. To mnie nie interesuje, to już wolę wyburzyć te kamulce. Czekaj, tu trzeba było jeszcze jeden podnieść, o dokładnie. No i tak, i tutaj... Miało to sobie iść... Czekaj. Bo tu też są kolejne kamulce, tutaj bym też znowu bym nie chciał wyburzać oczywiście. Jak to ja. Ja jestem niestety z tych dobrych i nie lubię wyburzać tego, co postawiłem. To chyba jest mój duży problem. No cóż. No, taki już jestem i tego raczej nie mam zamiaru teraz zmieniać. Daj to tutaj. Tu będzie schodzić w dół powoli, ta ścieżka. I tak. Tu będzie najtrudniejsza część. Pomijając to... To tutaj jest ścieżka, ale tutaj jest parę naszych budynków. Trzeba będzie niestety wyburzyć trochę. I jeszcze to. I chyba jeżeli tyle rzeczy wyburzymy, to już tutaj się podłączy, czekaj. Kurde. Ja nie chcę tutaj więcej już rzeczy wyburzać. No, podłączy się, proszę bardzo. Dobra, tutaj całkiem ładnie to już teraz idzie. Jedyne co tam możemy rzeczywiście tutaj... No już niech ci będzie. Już niech ci będzie, że nawet się w ten sposób postawisz. O, to są jakieś większe budynki, wow. Czekaj. Tu będziecie mogli sobie oglądać w sumie. Bo czemu by nie, bo tutaj są całkiem ładnie te kamulce. Dobra, no i wracając do... Zaraz się zajmiemy tymi autobusami. Najpierw te kamulce, które przed chwilą usunęliśmy. Bo jednak one tutaj są ważne tak dla mnie trochę. Dobrze, i tak, czy są jakieś małe? Na pewno są jakieś mniejsze. Nie gadaj, że tylko są takie wielkie i tutaj nic nie wstawię. Po pierwsze, ja nic nie wstawię, a po drugie, jak tak można? Ten dźwięk oznaczał to, że wyburzyliśmy to, czego nie powinniśmy wyburzać. City Skylines, coś ciebie zagrali irytująco. Dobra. Tam sobie jakieś krzaczki podostawiamy. Dobra, to tutaj jest całkiem dobrze już, powiedzmy. Teraz jedyne co by się przydało, to wziąć sobie to i poustawiać nasze krzaczki tutaj dookoła wszędzie. O, dokładnie. Dokładnie, o tym mówiłem. Czy tylko tutaj tak, tu będą pewnie problemy. Bo tu jest ten nasz nieszczęsny tunel oczywiście. Który będzie nam tutaj, jak tylko i wyłącznie będzie mógł, to będzie nam przeszkadzać. Ale tak poza tym to widzę, że jest całkiem dobrze. No, dokładnie. Nie mam tu może co prawda anarki, ale jest całkiem. Dobra. To teraz jakby coś będziecie mogli sobie tutaj dojść, macie drugie jeszcze wejście. I bez dalszych wstępów autobusy. Autobusy. I to elektryczne, żeby nie było. Wchodzimy do razu w elektryczne, więc pełną parą będziemy szli. Nasze autobusy mogą właściwie wyjeżdżać stąd. Bo czemu by nie?
Damy sobie jedną zajezdnię, a tutaj pojawiły się pierwsze autobusy, które napędza biopaliwo. Właściwie to bym powiedział, że to są w ogóle pierwsze autobusy w tym mieście, ale dobra. I drugą zajezdnię sobie postawił tutaj na końcu miasta, tym. I jeszcze jedne autobusy bym sobie postawił. Zajezdnię w sensie. Gdzieś tutaj. O, dokładnie. Czemu 3 az zajezdnień? No bo one będą się rozjeżdżać po mieście, no i wiecie. Wiecie jak to jest zazwyczaj. Dobra, to tak. Naszym głównym póki co centrum, epicentrum wszystkiego, to będzie na pewno to. Czemu? No nie wiem. No nie wiem, domyślmy się. Jest tutaj dużo komunikacji. Dobra, no i tak, ten autobusik będzie sobie jechać tędy. Dziś będziemy trochę dużo robić komunikacji, tak. Pierwsze autobusy, można więc powiedzieć. W końcu, po długim czekaniu City Scanner się doczekało, znaczy. W końcu mamy pierwsze autobusy. Okej, okay, tu widzę, że zygzakiem, ale dobra. I tutaj właśnie na tą dzielnicę z wałem chciałem puścić im taki autobus, bo tutaj oni to cienko byli z komunikacją. No, a tutaj są jakieś bambaje z boku. Rzeczywiście. Czekaj. Tu sobie wpuścimy w tą dzielnicę, o dokładnie. I tu chciałem do tego przemysłu puścić, tylko teraz się zastanawiam, czy tu nie będzie żadnych korków. Ale powiedzmy, że nie mają prawa robić korków. No, to tak. Jeden przystanek to będzie w drugą stronę. Tu widzę, że już nic nie ma. A no tak, bo tu miało być do wyburzenia wszystko, dobra. Tutaj będzie jakiś autobusik, który może podjechać. Czy one tutaj właściwie nie mają gdzie jechać już? Bo tak to trochę coś wygląda. No a tu może sobie pojechać. Przez bramki, no już trudno, no. No cóż. Czekaj. Tu się na pewno da przystanek zabić. O, dokładnie. Tutaj... No powiedzmy sobie, że tu będziesz mieć przystanek dalej. Później... Tutaj jest przystanek jeden. Tutaj sobie wyjdziesz. Ojejku, to jest długa linia. Jak ja zawsze robię te długie linie. No ja nie mogę. Ja zawsze muszę stworzyć jakąś strasznie długą linię metra. No wiecie, nie metra. Dema. Autobusik sobie będzie jechać tutaj, tutaj. I tu sobie grzecznie zawróci przy naszych panelach słonecznych. Tutaj pod tymi budynkami jeszcze za jakiś jeden przystanek. Pod stacją metra w sumie też właściwie, czemu by nie. Może być stacja. Przystanek. Tutaj mamy kolejne te nasze wspaniałe przystanki. Czekaj. Tu chciałem zrobić im przystanek, chociaż tutaj właściwie nic nie ma, ale czemu by nie. Jakoś sobie nie zwracać ten autobus. Dalej, pojedziesz sobie tutaj. I tu też już więcej właściwie nie ma, więc trudno. I tak samo sobie podjedziesz jeszcze... Czekaj. Tutaj. O, dokładnie. Ta, bo tu są jakieś baraki, jednak do baraków wolałbym, żeby jakikolwiek dojazd by mieli. Tu swoją drogą jest ciekawy dojazd. Ale mniejsza z tym. Dobra, no i stąd autobusik już będzie mniej więcej wracać tą samą drogą. Mniej więcej mówię, bo nie do końca. Bo drugą stronę będzie jechać tutaj przez nasz przemysł. Tak, bo chcę, żeby on jak najwięcej już tutaj teraz uchwycił przy jednym rzucie. No, to chyba z wiadomych przyczyn, tak. Ta. Tutaj nie jestem do końca przekonany co do tego, ale dobra, już nie będzie. Taki ma trochę duży rozrzut. O, tu sobie stacji metra, to fajnie będzie. Tu bym go puścił prosto, ale to może będzie kolejna linia. Ta, bo ten tutaj by nam gdzieś pojechał jeszcze i jeszcze byłoby się za dobrze poczuli. No. I ten autobusik sobie tutaj dojedzie. Okej, proszę bardzo. Mamy pierwszą linię autobusową. Druga linia autobusowa wyruszy stąd. I pojedzie do naszej tutaj dzielnicy handlowej. W której bambaje też by mogły się pojawić, ale ponieważ... Czekaj, zastanówmy się aż. Mają metro. Czego więcej ludzie więc chcecie? Poczekaj. Uno momento, panie. Po pierwsze mamy coś takiego jak... Dobra, w dzisiejszym odcinku tylko głównie komunikacją się zajmujemy. To... Po pierwsze możemy sobie tutaj przedłużyć nasze metro. Po drugie możemy tutaj puścić bambaja. Jednak sądzę, że bambaj to jest też dobre rozwiązanie. Dobra, przyciągnijmy sobie ciebie tutaj, o dokładnie.
Dalej, tu będziesz mieć tutaj przystanek. I tak, gdzie jest nasza zajezdnia wspaniała? Tu jest nasza pętelka. Wspaniała. No i tak, ogólnie naszej pętelce zaczyna trochę brakować już miejsca. Ale z tego co widzę, nie ma jeszcze korków, więc możemy dalej budować. Rozbudowywać. Czegoś tu brakuje koniecznie. Mam dziwne odczucie, że mody się nie załadowały. Ta. Czekaj. Ta. No trudno. A tego nie lubię grać z modami, bo mody się czasami wyłączają. No to gramy bez pociągów. Wracając do Meditum, którym się przed chwilą zajmowałem. Nasz Bambaj, który tutaj będzie jeździć, co nie? Bo on tutaj będzie oczywiście. Jak tutaj sobie, bo tutaj mając te przystanki, co nie? O, dokładnie, jest jakiś przystanek. To my tutaj sobie zrobimy właśnie, żeby on tutaj był. Ale tutaj będziesz sobie zawracał. O, dokładnie. Tu sobie przejdziesz kawałek i tu będziesz jechać górą. Do tej dzielnicy będziesz wjeżdżać. Tylko teraz tak, ciekawe czy mi się tutaj uda z nim zakręcić w dół, dokładnie. To było do przewidzenia. Ale spokojnie, 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 ludzie. Ja na to oczywiście zawsze wstanę. Raz, dwa, trzy. Na trójeczkę jak podniesiemy, to będzie nas lepiej. Dobra, czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Siatka. Siatka i tu w dół, no właśnie. No właśnie, no właśnie. Czemu mi tu kurczę nie chcesz działać? Raz, dwa, trzy. Dobra, tutaj, dotąd. I tutaj. O, dobra. No. Jakimiś tam wielkimi problemami, ale udało nam się w końcu załapać. Nie mów. Kurde. Kurde. Ja tu się tak kręcę, męczę, nie wiem czy zauważyliście, a wiecie co City Skylines mówi? A to nie, to nie tutaj powinieneś zjechać. Powinieneś tutaj zjechać. No kurczę, że też nie mogę kiedyś pacnąć tej gry. To jest City Skylines, więc to jest gra komputerowa, więc nie mogę jej pacnąć, ale czasami by się naprawdę przydało. Dobra. Tutaj pod naszym parkiem, no to koniecznie musi być jakaś komunikacja w końcu. No i też się zastanawiam, tak, a tu będą jeździć autobusy, a tutaj na tej zewnętrznej będą bambaje. No, dokładnie. Nie wiem czemu też nie mam żadnego popytu póki co, ale no dobra, niech już będzie. I póki co tu sobie zrobimy pętelkę, ale wiadomo, że ta dzielnica się będzie dalej rozrastać. Więc to jest taka tylko póki co tymczasowa. Czekaj, tam coś tam się zapisuje. Ciach, ciach. Czekaj, ciach i ciach, dobra. To jest pętelka i gdzie jest, czekaj, gdzie jest nasza pętla bambojowa? O, dokładnie tutaj. Chciałem dorobić jeszcze jedno miejsce, gdzie by tutaj mogę zawracać, ale widzę, że może być z tym trochę lekki problem. Taki tylko leciutki. Ale czekaj. Możemy zrobić coś takiego. Albo nawet coś takiego. O, dokładnie. I tu będziesz zawracać. Dobra. To tak, nasz Bambaj dusza stąd. Jedzie tutaj, zatrzymuje się na tym oczywiście przystanku. Później tutaj obok. Tak, tu będą akurat dwa takie bliskie przystanki, to już mniejsza z tym. No i tak, nasz tutaj handel, proszę bardzo. Przystanek 1. Przystanek 2, proszę bardzo. Dalej, tutaj koniecznie pod tym, to się wam na pewno przyda. Tutaj w miarę blisko, no niestety kolejny będzie. I tak, i tutaj póki co zawracasz, to tam będzie jeszcze do przebudowy oczywiście w przyszłości. Tu będzie jeden trochę wcześniej, gdyż jeden będzie pod wejściem tutaj do tego. Jeden będzie tutaj. No i tutaj w miarę w tych samych miejscach, jakby się udało poustawiać, o dokładnie. Tu będzie jeden przystanek mniej w tą stronę. I tu będziesz zawracać. Dobra, ale już wracamy do naszych autobusów, bo to był taki krótki odskocznia. A co na naszych autobusów? Ciekawe jak tam są nasze pierwsze linie dać. Mniejsza z tym. Nasz pierwszy autobus, tak. Tutaj nie wiem czy pamiętacie, jest taki wyjazd na górę. Taka mała dzielnica tutaj stworzyliśmy taką. No i tutaj właśnie zrobimy, żeby tutaj on podjeżdżał ten autobusik. No. I tak, nasz autobus sobie wjedzie. Do tego. Swojego jakiś jest tutaj. Czekaj, czekaj, czekaj.
Co jest ze zgonami? Może krematorium by tu się przydało, jeszcze jest jedno. I tutaj u was. Ale nie wiem, nie wiem czemu jest aż taki problem tutaj ze zgonami. Bo ogólnie to mamy zyski ładne, ludzie też przybywają. No nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie rozumiem. Dobra, mniejsza z tym, City Scanners nie da się zrozumieć. Dobra, dalej idziesz sobie tutaj autobusik, tutaj obierzesz nasz park, żeby nie było. No i póki co jedziesz sobie tutaj. Później sobie tu wracasz. Idziesz sobie tędy. Tutaj tędy. Tu pod tym wejściem się zatrzymujesz. Tutaj. Tu będzie kolejny przystanek. I ja byś tutaj sobie tak nie myślał, że ty sobie tak ładnie zawrócisz, bo nie ma tych, nie... To jest City Scala, jest, nie ma prostych zakrętów. Bo jak ty byś tutaj zawrócił? O! Jest w końcu nasz ten park, jak on się nazywał? Rezerwat przyrody, zdobył poziom trzeci w końcu. Pole piknikowe, wieża widokowa, szałas i szałas. W końcu wieża widokowa, bo akurat to by się przydało. Jakbyś tutaj zawrócił najprościej. Okej. Słuchaj, tutaj jest droga akurat w tym kierunku, to może być, czemu by nie. Dobra, tutaj będziesz mi przystanek. Tu ci dam przystanek. I tu zawrócisz. Dobra, proszę bardzo. Kolejna linia autobusowa. Będą wszystkie ruszać z tych miejsc, nie? Tutaj będzie, tu będzie się działo, tak? Tu będzie ruch. Tu rzeczywiście będzie ruch. Dobra, i tak, kolejna linia, będzie tu sobie zwracać. I tak. Tak właściwie, to tutaj muszę się zastanowić, gdzie ją puścić. Bo mamy coś takiego jak tutaj ta nasza ropa, ale dobra, do ropy już puściliśmy, to nie. No poczekaj, no. Poczekaj mi tu, no. A może po prostu byśmy przyciągnęli tą linię. Może coś w tym jest. Bo jedną... Albo dobra, stwórzmy taką jedną krótką linię. Linia będzie się zaczynać tutaj. Będzie mieć w teorii w podobnych miejscach przystanki, jak na przykład tutaj. I tu będziesz sobie jechać przez to tutaj. Będzie jechać długim pasem, więc nie będzie robić korków. I tu sobie wróci. O, dokładnie. Dobra, ale kolejna linia, taka długodystansowa już bardziej. To. Gdzie on tutaj będzie jechać? Bo tak, bo tutaj jest nasz wielki, wspaniały węzeł. I tu z tego co widzę, nie ma żadnego wjazdu na autostradę. Ale fajnie. Ale normalnie fajnie. O, tu jest jakaś duża droga. Poczekaj, czekaj, ten autobus może zobaczyć. Rzeczywiście, zacznijmy sobie tutaj stąd autobus. Będzie jechać sobie tędy. Bo my musimy koniecznie zjechać nad tą autostradę. Później będziesz mieć kolejny tutaj przystanek. Dobra, tu wyjdziesz na autostradę i tu przejdziesz się tym naszym wspaniałym tunelem. I wyjedziesz tu. No, proszę bardzo. I teraz tak. Ponieważ wyjechałeś tutaj. Jest! Słyszycie? Ja się zastanawiam, gdzie jest nasze... Czekajcie, jest 23 minuta, ja dopiero załapałem. Nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem dzisiaj na początku odcinka, że gdzieś musi być nasza muzyka świąteczna i ona jest. Ona się po prostu w każdym radiu pojawia, świąteczne utwory, to jest na przykład jeden z tych naszych utworów świątecznych. Możemy sobie go teraz posłuchać. Zacznijmy bardzo. Święta, święta, święta... O, metro swojego, to jest jakaś linia metra, która się tak trochę kończy w polu, ciekawe. Naprawdę ciekawe. Czekaj, tu możemy sobie zrobić kolejny przystanek. Ta linia taka będzie taka dziwna, ta autobusowa, ale dobra. Tu widzę, że mogą być tłumy ludzi, bo tu jest dużo miejsc do pracowania. Dalej tutaj. Gdzieś tutaj. Tak, to bardziej dookoła niż ty jedzie. No cóż. Tutaj. Dalej będziesz jechać tu. No i tu niestety, ale jakoś musisz dojechać i tutaj zjechać. I z tego co widzę, możemy tutaj jeszcze nawet dwa przystanki zrobić.
też by sobie zjechał na, do tej. Z, do tego miejsca. Dobra, no i stąd już chyba bez jakichś większych problemów. Chyba, że będą. Chciałem, żeby tutaj sobie dojechał. A jak ty tutaj zjedziesz? Okej, okay, będziesz jechać tędy. No dobra, może być. Proszę bardzo, dojeżdżasz. Dobra, kolejna linia nasza. Autobusowa. Chciałbym, żeby trochę inaczej pojechała. Tak, dobra. Nasza kolejna linia autobusowa będzie jechać inaczej, gdyż, iż, aż. Będzie tutaj zjeżdżać. Zjeżdżać tutaj od razu do naszego wspaniałego miejsca. Tak, tak świątecznie dzisiaj w końcu robimy autobusy. Dobra, i ta linia z kolei. Tak, ci nie mają w sumie żadnej linii. Dobra, o nich za chwilę pomyślimy. Oni będą mieli inne miejsce, skąd będą pojawiać się autobusy. Będzie jechać tutaj do naszej nowej dzielnicy z ropą. Bo oni niestety co jak co, ale też potrzebują. No. I ty tu sobie... Nie, tu ominiemy ciebie. Będziesz jechać tędy. Tędy. No i tu już będziesz dalej jechać. I co jakiś czas po prostu będziesz mieć przystanek. Najlepiej tam, gdzie nie ma naszych tych ropy. O, dokładnie. W takich spotach, proszę bardzo, będzie nasz autobusik się zatrzymywać i podwozić ludzi do pracy, bo jednak rzeczywiście oni czasami mogą potrzebować tego. Okej, okay, tu widzę, że jest jakiś drobny problem ich. G. Dobra. Linie pomocnicze włączone, proszę bardzo, ładnie, pięknie. G, dobra. Woda mamy chyba wystarczająco, to po prostu nie było podciągnięte te siły. No i takie kolędy tutaj, City Skalaniansowe. Nie jest to może jakaś najpiękniejsza muzyka, ale... Ale coś takiego jest. Mogą, można. Dobra, dalej tutaj. Tutaj. I tu właściwie to już sobie zjedziesz i będziesz jechać prosto do naszego pętli. O, dokładnie. Dobra, to tu mamy właściwie już dosyć dużo tych linii autobusowych. Kolejną linię, jaką bym chętnie stworzył, jest linia zaczynająca się tutaj. Bo tu jest też takie epicentrum dla tej dzielnicy, bo są Bambaya i to wszystko. I ta linia będzie dowodzić do metra. Ja wiem, rzeczywiście tutaj jest trochę tych już tego wszystkiego, ale sądzę, że jeszcze trochę by im na pewno nie zaszkodziło. Tak, tu widzę, że jest taka droga bez końca. Bez końca. Nie ma dróg bez końca, a wizjonerz. Dobra, tutaj. Tutaj. O, dokładnie tutaj. Łapanie. Ile tu jest ludzi mieszkających, którzy nie mają zbytnio jak dojechać. To ogólnie te nasze ostatnie te dzielnice tak wyglądają. Ciekawe, co nie? Tutaj. Okej, nasze dworce, które poznikały. No to tym się akurat na razie nie będę zajmować. Dobra, no i tutaj będzie jeszcze jeden przystanek. I tu nasza linia będzie sobie zawracać. Oczywiście jadąc inną stroną, żeby nie było. I tak, początek widzę, że jest gdzieś tutaj, więc tutaj sobie już prosto do tego dojedziemy. O, tu jest swoją kolejna pętelka. O niej już trochę zapomniałem. Dobra, dalej. Wy tu macie Bambaye, to nie. Wy też macie Bambaye, wy tu nie macie nic. I wy tutaj też nie macie nic. Tak, Bambaye tutaj dopiero ostatnio zacząłem wkręcać, ale i tak to nie są aż taką pełną parą. Gdzie by się przydał przystanek autobusowy? No to na pewno gdzieś tutaj. Po tych dzielnicach mógłby sobie pojeździć jakiś autobus. Wiem, tutaj na obrzeżach rzeczywiście są Bambaye, ale to jest na obrzeżach. A ja bym chciał, żeby one były wszędzie. Wszędzie była komunikacja. O, dokładnie, na przykład tutaj. A tu widzę, że jest droga ze wspaniałym końcem. Co ja tak dużo rozumiem tych dróg takimi końcami? Nie rozumiem ciebie. Nie rozumiem ciebie, Avizonosz. O, tu jest taka dobra linia. Ja to wszystko tak ładnie omija. Dalej, tutaj przejedziesz się. Tutaj. I tu...
Dobra, i tutaj wjedziesz jeszcze w tą część miasta. I tutaj po prostu będziesz już później zjeżdżać do tego, do tej głównej części. W skrócie, musimy jakoś tutaj dojechać do tego. Okej, okay, jak tutaj się jedzie? Tutaj się jedzie przez ten park. Tędy. Tędy. I tu dojeżdżasz. Dobra. Taka trochę dziwna, dziwaczna, ale dobra. Kolejna linia. Tu jest stacja metra i to jest według mnie dobry początek. Z tego widzę, że trzeba pracować trochę nad liniami metra, bo widzę, że są w nich tłumy. Dobra, jedziesz sobie tutaj. Tutaj. Ta, no bo jak w sumie teraz wszystkie pociągi nam siadły, bo ja wszędzie próbowałem te nowe dworce stawiać. Kurczę. A wyłączyłem tylko internet i zobaczcie, jak zareagował Cities Skylines. No nie, czy ja muszę zawsze już grać w... Nie. Masz tutaj mieć przystanek. Tu jest akurat dosyć dobre miejsce, bo jest stacja metra. Nie uwierzysz mi, ale naprawdę. Okej, tu widzę, że jest jakiś jeden stały dworzec. Nie wiem, co on tutaj robi. Znaczy, ja tam się cieszę, że on tutaj jest, ale... Ostały jakiś. Chyba dalej, tutaj, tu, nie. Nie tutaj, tu. Dobra, zrobiłeś przystanek dobrze. Dalej... Tutaj z przystankiem. Tutaj. O, tu jest przejście dla pieszych, to czemu by nie? Tu z przystankiem. Tu będzie trochę dłuższy dystans. Tu sobie przejedziesz. Tu będziemy przystanek rzeczywiście tutaj na dole. I tu do tych bambajów po prostu podjedziemy, żeby mogli się jakby coś przesiadać, co nie? Bo jednak sądzę, że bambaje to też jest tutaj dosyć ważny środek komunikacyjny. I coś takiego im tu może się po prostu przydać. Dobra, co nie? No, na przykład tutaj będzie jeszcze jeden przystanek do przesiadki. Tutaj przystanek. I tutaj. Nie mam żadnego pojęcia z góry. Nie ponoszę odpowiedzialności na to, jak długo te autobusy będą się tracić po całym mieście. No, ma widzę, że czas to czas. I czas to pieniądz. I czas już się kończy nam trochę powoli. Tutaj. Też by się przydała jakaś osobna linia. Można ją wyczartetować tutaj od tych. Od tych ludków. A nawet konkretnie stąd. Po prostu sobie... Tą linię puścimy tak, jak ja to zazwyczaj robię. Czyli jedziesz sobie po prostu po tym wszystkim. W różnych miejscach się zatrzymujesz. Tam, gdzie normalnie bym po prostu nie stawał przystanku, bo byłoby zbyt blisko. To ty będziesz mieć tutaj po prostu przystanki. Po prostu. Tutaj. A, tu nie ma przejazdu. No to nie, to tam nie będziesz jechać. Dalej, tutaj. 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 Tu były bambaje, to nie. Bo też nie chcę, żeby się pokrywało, jak jest coś gdzieś. Dwa razy w tym samym miejscu, to nie, nie. To nie ze mną chyba jedy. Możemy tutaj jeszcze zrobić jeden przystanek i tutaj takim większym zakręcikiem. Okej, dobra, tu jest całkiem dobrze. Całkiem dobre pokrycie jest. Później tutaj. Tutaj. Tutaj pod naszym dworcem możemy zrobić przystanek. Tutaj przystanek, tu zawrócisz, zawrócisz, dobra. To dajmy sobie tutaj przystanek jeden. Tu jeden jeszcze na powrót. I tutaj, proszę bardzo, będziesz dojeżdżać. Dobra. To tak. Tu jest całkiem dobrze z tą komunikacją. Tu też. Tej dzielnicy na razie nie liczymy, bo ona jest całkiem nowa i jeszcze tutaj będziemy przy niej kręcić na pewno. Z komunikacją. Na razie myślę o tych takich starszych, które już tutaj cały jakiś czas są. To powiedzmy sobie na razie odhaczymy. Dała. Tą dudę możemy jeszcze podciągnąć. I tu ten przemysł też jakąś komunikację by mógł mieć. Ci mają bambaje, to na nich sobie będą dochodzić już. Dobra. Tak, tu jest przemysł. I poczekajcie, jest 34, dobra, poczekaj. Poczekaj, Jerzy. A my coś takiego jak tutaj ten metro. Ja sobie pozwolę, bo tak. Te metro, owszem, możemy sobie tu puścić dalej, ale nie mam tego pojęcia, gdzie on tutaj będzie jechać. Bo tu tak właściwie to już... Są... No nie ma zbytnio, gdzie by aż te metro miało się tak cisnąć. Dlatego zrobimy sobie tutaj przystanek. Po pierwsze, stacja będzie jedna tutaj. Ale jedna stacja będzie mieć miejsce tutaj.
i tu będzie się po prostu nasze metro zawracać. Po to, aby tu był przystanek autobusowy jeszcze. No, to tak, tu jest dobrze. I tutaj sobie będziesz zawracać. Okej, okej, świetnie. Świetnie, że się ze mną zgadzasz. Z tego święta już co niedługo, ja w ogóle nie czuję tej magii. Jakoś tak, jak zawsze, tak z roku na rok tak coraz mniej tego czuję, no no. Nie wiem, trochę się z tym źle czuję, ale no. No cóż. No cóż, może dlatego, że z roku na rok coraz bardziej odkrywam, że coraz mniej tych wszystkich prezentów będzie i tego wszystkiego, ale no. Mniejsza z tym, na pewno nie chcecie wysłuchiwać teraz, jakie będę się tutaj nad sobą użalać. Od tego są inni ytyberzy. No dokładnie. No a to tak, ty tutaj będziesz sobie jechać nasze metro. Tutaj będziesz mieć stację, tutaj. Ta dzisiaj taka komunikacja wstępna. Aby tutaj nam to wszystko jeździło ładnie i wspaniale. Tutaj na pewno ta linia będzie ładnie zajęta, bo to jednak wam się trochę przyda. I tutaj jeszcze ten przystanek, dobra. No i nasz autobusik będzie ruszyć idealnie tutaj prosto pod tym. Tutaj ten, o, jakieś balony latają, fajnie. Czyli jednak ktoś tam chce nimi latać. Od razu lepiej się czuje. Dobrze, tutaj do naszego przemysłu, proszę bardzo. Tak, tutaj, tu sobie zawrócimy, bo to jest tak krótka tylko. Nie jest jakaś strasznie wielka też dzielnica, więc nie będzie to też jakieś strasznie tutaj wielka dużo jeździć. Ale co jak co, gdzieś tam może się już nawet rozpędzić trochę. Dobra, zacznę bardzo, mamy linię puszczoną. I tak, widzę, że wy tu macie jakąś swoją nawet linię metra. Czego wam powiem szczerze, że się nie spodziewałem, że wy tutaj macie, ale to dobra. Tak, jeśli ktoś nie ma linii metra, to oni tutaj są frajerami. I to akurat niestety oni są rzeczywiście frajerami, tym trzeba się będzie zająć. Tak, bo tutaj się... Bo tak, czekaj, tutaj są... tu są te dwie linie metra. I tutaj są te dwie linie metra i one tutaj się już jakoś w miarę tam rozjeżdżają wszędzie, tak? Ta, tutaj też się rozjeżdża, tu jedzie dalej sobie. I tu właściwie, to poczekaj, możemy jeszcze sobie przeciągnąć dalej to metro. Bo tutaj ta dzielnica się ciągnie i ciągnie i będzie się ciągnąć. Ta. No i tutaj nie trzeba aż takich pociągów nawet, tylko może być to metro. Tu sobie obniżymy to. Kurczę, nie będzie się dało teraz pod tym przeciągnąć? Jak nie będzie się dało? Będzie się dało. Dobra, no i stąd jeszcze tą linię metra rzeczywiście możemy przeciągnąć tutaj. To będą do przemysłu mieli lepsze dojazdy. Dobra, to tak, to mamy zrobione. Czyli ostatnią linię autobusową trzeba puścić tu. I ta linia będzie ruszać skąd? Kurczę, ale lagi. No najchętniej bym ją puścił stąd, szczerze powiedziawszy, bo tutaj jest stacja metra po pierwsze. A po drugie, tutaj są jako tacy nawet ludzie, którzy by mogli jeszcze chcieć ją potrzebować. Czekaj, daj tutaj przystanek. Tutaj i tu sobie przejedziesz naszym wspaniałym mostkiem. Tu będzie pierwszy przystanek. Wrócisz sobie tam drogą, dla odmiany. Żeby nie było tak, że jest wszystko tak samo. Później sobie skręcisz, czekaj, nie, dajmy sobie, że ty tutaj masz przystanek. Tu dojedziesz rzeczywiście do tej platformy wiertniczej, a co tam ci? Dojedziesz nawet tutaj. No i tak, i tutaj oczywiście wiemy, że tutaj jest duży ruch, więc nie będziemy chcieli go jakoś tam strasznie też zajmować. Ale tam gdzie się da, to proszę bardzo, chętnie bym postawił przystanki. Dobra, tutaj. A tu będzie w drugą stronę przystanek, dajmy sobie już. Tu w jedną stronę, tu w drugą stronę przystanek. Tutaj w ten sposób. Tutaj, proszę bardzo. I tutaj będziesz już po prostu sobie skręcać i zawracać do naszej głównej siedziby. W sensie tam, gdzie, skąd ruszyłeś. Tak z czystej teorii nawet. No, tutaj do tego przemysłu jeszcze możesz podjechać. Kolotki z tymi się nie zmieniają, jak widzicie same, ale no nie jest i tak źle. No i dojedziesz sobie tutaj. O, dokładnie. Teraz zobaczmy jak sobie, jak tam jest zainteresowanie naszymi liniami. Po pierwsze bym zmienił wszystkie kolorki, ale domyślamy się, że to mogłoby trwać wiekami. 40 minut odcinka. Fajnie. Naprawdę zaje fajnie. Czekajcie.
Dajcie mi krótką chwilę, abym to sobie pozmieniał kolorki, bo jednak sądzę, że może nam się to trochę przydać w przyszłości, jak będziemy próbowali odróżnić je od siebie. A jak wszystkie będą miały tą samą barwę i takie tam, to może być lekki z tym problemik, a ja ich tutaj od razu, jak już tworzę, to je tworzę z hukiem. Więc poczekajcie chwilę. Tu sobie damy białą. Okej, dobra, powiedzmy, że wszystkie linie mają już nazwy i tak. Przystanków póki co jest dużo, pojazdy. Pierwsza linia ma dużo ludzi, okej. Masz 57. Pokaż, gdzie ludzie czekają na przystanku rzeczywiście. Nigdzie. Świetnie. A, no dobra, to jest jedna z tych tutejszych, dobra. Bambaje, no to chyba nie trzeba dużo mówić, że tutaj z bambajów to dużo ludzi korzysta. Pasażerowie 321, jakaś największa liczba, linia, gdzie bambajów jest naprawdę multum na tej linii. To jakbym przy tym posiedział, to byłoby coś. O, to ja rozumiem. Metro, zobaczcie, obok właściwie. Ma tutaj pętlę, gdzie to jest właściwie, czekajcie. A, tutaj, to jest na końcu, co jest, byliśmy właśnie. No i ta linia metra, z tego co widzę, jest w całkiem dobrym mniemaniu. Tak, bo jest rzeczywiście parę stacji, gdzie jest trochę puściej, ale bilans 1270 osób jest naprawdę całkiem ładny. Kolejna linia. Okej, tu też nie jest aż tak źle. I 788 to jest ta linia, którą trzeba zwiększyć, ponieważ tu jest kompletnie za dużo, to co widzieliśmy, że było dużo oczekujących pasażerów. I to chyba tyle, tak? To jest tych jakiś. Tu jest jeszcze 640. 312 na końcu tutaj, okej, dobra, chyba nie muszę wam dużo mówić, zwiększamy budżet dwukrotnie. 200 o 200% sądzę, że to im się spodoba, bo będą mieli dużo tego więcej. No i żeby nie było, nasze autobusy wszystkie, które dzisiaj wybudowaliśmy, to są nowe linie ekologiczne, więc jeżeli byśmy, czekaj, najprostsze miejsce, gdzie znaleźć teraz nasze autobusy, to jest przy tej naszej nowej pętli. O, dokładnie. Tak wyglądają autobusy elektryczne. A nie, na biomasy, no to jeszcze lepiej. Jakbym jeszcze rozróżniał różnicę. Ale mniejsza z tym. Dobrze, tak. Oczywiście autobusu żadnego nie zobaczymy teraz, jakbyśmy chcieli. Chciałem się takim przejechać, ale... Czekaj. One tutaj wjeżdżają później na autostradę z niektóre. Wiem, gdzie one będą. Będą pewnie z zajezdni wyjeżdżać jeszcze może. Czy nie? Okej, dobra, czekaj. Co do niego jedzie? Pojazdy komunalne. Świetnie. To chciałem dokładnie usłyszeć. Kurczę. Chciałem sobie teraz znaleźć jeszcze jakiś autobus, a tu kurczę nie ma. Nie ma nawet... Nawet tyle. O, mamy, no, proszę bardzo. No, taki, no, nie jest zły. Powiem wam tyle. Nie, naprawdę nie wygląda aż tak źle. Te autobusy. Są takie nawet całkiem ładne. A pokaż pojemność ich, czy cały czas jest 30 beznadziejne? Nie jest cały czas 30 beznadziejne. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie stać w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Came to show my way.